3 zł i 60 groszy będzie kosztował tak zwany normalny bilet na przejazd miejską komunikacją na terenie miasta. Ulgowy połowę tego. Miesięczny dla posiadaczy SKM-ki to wydatek w zależności od rodzaju karty. Od 52 zł dla seniora lub posiadacza karty dla rodziny wielodzietnej do 132 zł dla nieuprawnionych do ulg. Ale do Krzywego czy pod Dubówka za jednokrotną podróż w strefie A zapłacimy już 5 zł i 40 groszy oraz połowę tego w przypadku biletu ulgowego. W strefie B, czyli jadąc do takich miejscowości jak Płuciczno, Osiedle czy Lipniak, jednorazowa pełnopłatna podróż kosztować będzie 8 zł. 30-dniowy bilet bez ulg, za wyjątkiem dojazdu do wsi Lipniak, będzie kosztował 133 zł. Jadący do Lipniaku wydadzą na miesięczne podróże niemal 200 zł. Podwyżka była konieczna z uwagi na istotny wzrost cen paliw oraz wysoką ponad 17% inflację. Od nowego roku prawo do bezpłatnych przejazdów stracą obywatele Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu wojny. Znaczna grupa uchodźców zdecydowała się pozostać w Suwałkach, znaleźli tu pracę, uzyskali suwalską kartę mieszkańca, która uprawnia ich do korzystania z takiego samego pakietu ulg, jaki mają Polacy. SKM-kę ma aktualnie blisko 760 obywateli Ukrainy, z których 1/4 skorzysta z biletów miesięcznych.